Nie no, Malechówka jest w drodze na Sławno. Nie ma takiej opcji, więc... ja nie chcę do Malechówka, więc ja nie płacę za podróż do Malechówka. Jezu, nie ruszaj kierownicą, Jula! Kurczę, pieczone! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj gra ze mną Jula! Dzień dobry, to ja! A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Robloxika na najlepszym polskim serwerze PCD. Jeżeli się mylę, to napiszcie w komentarzach niby jaki jest lepszy polski serwer w Robloxie. Także Polish Car Driving, let's go! Dzisiaj sprawdzimy sobie oraz przewiozę Julę w nowym samochodzie. Jula, nie spodziewasz się, pewnie nigdy nie siedziałaś w takim samochodzie, ale powiem ci, że to będzie Volkswagen. Nigdy nie siedziałam w Volkswagenie. Dokładnie, a jaki to oczywiście ludzie możecie w komentarzach napisać, bo kupiłem sobie tutaj już za 20... Za 30 tysięcy równiutko, jeden z nowych samochodów VMAX 230, koni mechanicznych 170, biegów 6 oraz napęd na przód i 5 miejsc siedzących oczywiście. Koloru sobie wybrać chyba nie mogę, ale na to wychodzi, że chyba będzie taka opcja kiedyś. Ewentualnie nie wiem po co jest ten przycisk, który można nacisnąć i się zmienia. Jeżeli coś wiecie ludzie, możecie właśnie pisać, ale ja sobie już przyzywam samochód. Jest. O, tutaj jest zielony. Okay, jak coś, to zapraszam. Odjechał właśnie. Nie, to nie ten. Ten drugi. Zapraszam tutaj do tego drugiego zielonego. Volkswagenik. Volkswagenik. Dawno nie widziałeś Volkswagena. Nigdy nie siedziałam w takim. Dokładnie. Tutaj ktoś w komentarzach mi napisał, czy mógłbym przy pokazywaniu nowych samochodów pokazywać też wnętrze, więc jak najbardziej będę to robił, chociaż teraz było dosyć ciemno i nie wiem, czy cokolwiek widzieliście. Oczywiście system jazdy w tym samochodzie jest ten nowszy, więc dla niektórych może to być na plus, dla niektórych na minus. A wam oczywiście na początku widzowie przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzach właśnie pod filmem. Zostawcie suba, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi. Wpadnijcie też na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A komentarz jaki zostawić, to możecie nawet, wiecie, taktyczna kropka. O, taki komentarz, wiecie, dla statystyk, jak to się mówi. Także możecie ładny zostawić. Dziękuję oczywiście za wszelką aktywność pod filmami. A my lecimy i powiem wam już na pierwszy rzut oka, że mi ten Volkswagenik się kurczę coś nie podoba. Czemuż to? No nie wiem, mam wrażenie, że tak dziwnie chodzi. Dobra, odbierz sobie Jula tutaj zlecenie. O, ja mam idealnie na Malechowo. A i tak na Malechowo musimy pojechać, żebyś dostarczyła sobie jajko, wymieniła na pieniążki. Dobra, a gdzie ja myślisz mam paczkę? Na Sławno. Tak, na Sławno. Jezus Maria, Jula, co ty robisz z życiem? No wzięłam paczkę. No ale jak to mówią, kto nie ma szczęścia w grze, ten ma szczęście w lotku, czy coś. To muszę zagrać. Chociaż... Skoro tak mówią. Chociaż nie powinno się tak mówić, bo powinno być to jako też reklama hazardu, a nie, bo to państwowe, to można, sorry. To jak państwowe, to wiadomo, że dobre musi być. Oczywiście to są, pamiętajcie, są żarty, ironia, sarkazm, nie wiem czy znacie. Wyjeżdżasz tak trochę za linię, powiem ci, wiesz, tak jeździsz trochę. A no tak, zapomniałem, że Jula to ty teraz będziesz. Ja już kajecik otwieram i już notuję. Na krawężnik było najechane. Dobra, to dobrze, nie widzisz prędkości, z jaką idziemy. A z jaką jedziemy? Powiedz, to sobie odnotuję. 69 km na godzinę. Dobra. 70 do 70 można jechać tutaj. Dobra, dobra. Nie no, tak naprawdę jak prawdziwości. O, jeszcze się napiłem. O, pyszne, pyszna herbatka. Ale tak jak prawdziwości, no jest do 70, no to lecimy koło 8 dych. Powiem wam, że dzisiaj jechałem w prawdziwości. Taką traskę na Leżańsk właśnie sobie zrobiłem. I powiem wam, ciekawie. Dokładnie, i powiem wam, że bardzo dużo samochodów tak se jeździ. No powiedziałbym wręcz no nieprzepisowo. O kurde, co jest? Wow! Widziałaś to? Spodziewałam się, tak. W ogóle tak mignął, że nawet ledwo zauważyłam. On świateł nawet nie miał. On jechał nie dość, że pod prąd, to jeszcze po trawie. Oho. No. Nawet prawie w nas wjechał w ogóle chłop, musiałem to uciekać na bok. Kolejny maluchem.
Ale dzisiaj taki dzień jest ogólnie i w prawdziwości bardzo podobny dzień na polskich drogach. Okej. Też sobie ludzie właśnie tak śmigają, musimy sobie zwolnić trochę, bo tu fotoradar do 50, więc 59. No i dokładnie tak samo to wygląda, jak jest do 50, to ludzie jeżdżą zazwyczaj koło 6 dyszek. Zresztą jeszcze też nie wiadomo, bo jak myślicie, jak to wygląda sytuacja? Czy te liczniki pokazują, myślicie, trochę więcej niż jest w prawdziwości? Ja mam wrażenie, że czasem ten licznik pokazuje więcej niż w prawdziwości się jedzie. Takie odniosłem wrażenie. Zewnętrzne aplikacje oczywiście też pokazują mniejszą prędkość. Nie, jedziemy w przeciwnym kierunku niż ja potrzebuję. A, no widzisz, no ale jedziemy najpierw tam, gdzie kierowca potrzebuje pojechać. No moja bardzo droga. To niemiłe, ja jestem gościem. No ty jesteś gościem, ale to ja ciebie wiozę do Malechowa, żebyś sobie wymieniła jajko na pieniążek. Także... No dobra, może być i tak. Jednocześnie mam tam dostawę do zrobienia, więc to tak idealnie się trafiło. Jednocześnie jeszcze sobie śmignę po drodze Malechówko i wezmę kolej... Dobra, czekaj, zostawię cię tutaj. Na chwilę. Czemu mnie tu zostawiasz? Bo mam paczkę do dostarczenia z tyłu. A? Malechowo 2, to jest no bardzo zły numer. No nie ma gdzie tu zaparkować kompletnie. Masakra. Zero miejsc, no tu to bym się nawet nie zmieścił. Wiesz, jak to działa? Jak nie masz gdzie zaparkować, stań na środku ulicy i po prostu zostaw tam na chwilę. No awaryjki, nie? No przecież to wiadomo, że to tak działa. Nawet niekoniecznie, magicznie. Możesz po prostu zostawić jeden migacz, też zadziała. Ta, albo nic. I pod prąd w ogóle stanąć. Też byli tacy zawodnicy ostatnio, nie? No. W prawdziwości. Okej, okay, bo to jest miejsce. Pamiętasz, bo ty ze mną robiłaś chyba jakąś jedną dostawę właśnie, tych kurek. Robiłam jedno, dlatego mam jedno jajko. Mhm, no i tutaj idziesz teraz do tej złotej kurki i wymieniasz jajko na PLN-y, także proszę bardzo, ja czekam sam. O kurczę, no że ruszasz mi tym samochodem, masakra. Proszę sobie wymienić. Okej, wymieniłam. Bardzo dobra. Miła kura. A teraz chciałbym tylko powiedzieć, że za przejazd należy cię 500 zł. Nie. Ale jak to? No, odmawiam. Pani nie wchodząc, zostałam uprzedzona o wchodząc, tym na początku. Wchodząc do samochodu, ma pani regulamin, który pani akceptuje. No i gdzie niby jest ten regulamin? Proszę mi pokazać, gdzie jest ten regulamin. No na szybie jest regulamin. No gdzie na szybie jest ten regulamin? No pani zdarła przed chwilą, widziałem to. No nie zdarłam, nie było regulaminu. No zdarła pani, na szybie był ten regulamin. Proszę nie ruszać samochodu. Naciągacz jesteś i tyle. Ej, a w ogóle chciałbym stwierdzić, że te na lusterkach, te kierunkowskazy to tak jak w Golfiku mam, ty. To może dlatego, że jedno Volkswagen i drugie Volkswagen. Też masz Volkswagena? No, też mam Volkswagena Golfa, dokładnie. Oj, tak, wow. Tak. To nawet, że nie wiedziałam. A, to widzisz. Co, teraz do Sławna? Teraz do Malechówka. Bo jest po drodze. Ale za podróż do Malechówka nie zapłacę złamanego grosza. Nie no, Malechówka jest w drodze na Sławno. Nie ma takiej opcji, więc... ja nie chcę do Malechówka, więc ja nie płacę Jezu, za podróż nie do Malechówka. Ruszaj kierownicą, Jula! Kurczę, co ja? No jak nie ty, a kto ruszył tą kierownicą, ja? Żeby skręciła? Jezusku! To nie Boże, Jula, dobra, już, za darmo pojedziemy. Już, tylko nie łap za kierownicę, Boże! Beznadziejnym kierowcą no nie, jesteś źle. Jeszcze na mnie próbujesz winę tutaj no zrzucić. No nie, źle, Jula, kurczę, ale tak nagle znienacka złapałeś za tę kierownicę, nie wiedziałem, co się dzieje. Co chcesz zrobić? Kurczę, tak się nie robi na drodze. No, da. Kurczę, o. Dobra, wychodź po... A, to ty nie masz paczki, to tylko ja mam paczkę teraz. Dobra, pyk. O, Sęczkowo, no to jeszcze na Sęczkowo. Po drodze. Czy to wszystko jest po drodze do Sławna? Czy mnie teraz kantujesz trochę? Nie no, to sobie sprawdzić GPS-a, hehe. Nie no, na Sęczkowo teraz nie pojedziemy, bo to nie będzie po drodze do Sławna. Ale powiem wam, że ten Passat jest taki asterowalny, że to jest szok. Po prostu mega źle się nim jeździ. Czyli przyznajesz się, że to ty nie potrafisz sterować. Nie, asterowalny z tobą u boku, pozdro. Kurczę, no tak o. Ocenię ten przejazd na jedną gwiazdkę w takim razie. A, ważne, że zapłacisz, także... Kierowca pozdro. Niemiły, wulgarny o, i nie potrafi jeździć. Może trzeba zrobić taki odcinek na zasadzie... Dobra, bo... A, gość ma te... Myślałem, awaryjne. Że ma w lewo, no. Ten go puścił.
Trzeba będzie zrobić taki odcinek, że bawimy się w kierowcę Ubera, czy coś takiego. I że zapraszamy jakichś pasażerów różnych do przejazdu i że później oni oceniają przejazd. No, no, to można było zrobić, oj tak, tak. Dobra, a sławno ile? 52. Nie, no jakby mi pani powiedziała, że sławno ma pani, to byśmy nigdy nie pojechali w ogóle. Ten pani nie zabrał do samochodu. No ale powiedziałam, że do sławna mam jechać. Ale nie wiem, czy pani mówi, że jest pani sławna, czy że do sławna jedzie. No skąd ja mam wiedzieć? Z kontekstu to ciężkie do wyciągnięcia. Pani mówi, że pani sławna, że ja mówię, no dobrze, 500 zł w takim razie przejazd, kurs. No i co ja zrobię? Biedny, szary człowiek oskamowany przez influencera, no nieźle. Dokładnie tak no. Było. Ciekawe, czy pani też sobie w restauracji tak dobrze radzi, jak niektórzy influencerzy, no. Ciekawe, ciekawe. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że podobają się pani rozmowy w taksi. Oczywiście, są świetne. Jak mnie tak trochę obrażają, to już w ogóle cudownie. Ponieważ, nie wiem czy pani wie, ale wsiadła pani, to też było na tej kartce, którą pani zdarła. Aha, mogła tak, pani tak, tego nie tak, robić. Na kartce, której nie było. Jest to też taksówka roastująca. Taka, więc no. Insult Comedy to się nazywa, dokładnie, na poważnie, więc... O ja to chyba, nie, dalej, nieważne. Okej, okay, to proszę, to nie wiem, to pani też chyba teraz komedię jakąś robi tutaj. Ale tylko ja powinienem robić komedię, halo? Proszę pani, a, który numer? W dwie strony to już 52. Tak? Dobra. Jeszcze. 31. W prawo. No proszę pani, proste, że nie w lewo, no. Tam są w lewo były numerki do dołu, a w prawo do góry. No proszę pani, no takie rzeczy to pani może specjaliście zostawić. Dobra, dobrze, i gdzieś nic tutaj. Nie mówię. 48, 49, 50, 51, 52. Tutaj, proszę pani. No proszę tutaj. Wjechać tutaj. Dobrze. Tu jest miejsce do zaparkowania. Dobra. Już idę zostawić tutaj. Dobra, to ja odjeżdżam. Miło było poznać. Fajnie, że pani zapłaciła. Na jeszcze razie. Powrót! Zapłaciłam za powrót! No dobra, no niech stracę. Dobra. Gdzie pani chce jechać teraz? A gdzie pan jedzie? Na Sęczkowo. Może być na początek na Sęczkowo, zobaczymy co potem. A, widzi pani, bo my jedziemy teraz na Malechówko. Skłamałem. Pojedziemy na Malechówko, żeby pani wzięła drugą paczkę sobie jeszcze. Zgarnęła. Też tak może być. To trzeba... Pan prowadzi, także gdzie pan pojedzie, no to będę, nie? To prawda, akuratnie to prawda. Bo gdzie ja chcę, ale... to gdzie pojedziemy, to to by było w sumie fajne, gdyby można było zażądać jakby... Ej, to by było świetne, jakby można było być taksówką w tej grze. I to taką, że nie przewozisz tylko NPC-tów, tylko też innych graczy. Za jakąś tam ustaloną kwotę i wiecie, kwota mogłaby być na przykład ustalona z góry przez adminów serwera, żeby nie musieć robić jakichś rzeczy typu, że wiecie, okantować po przejeździe czy coś takiego. Byłoby tam za liczbę kilometrów liczone, czy po prostu jakoś randomowo tam jakaś kwota pieniężna za taki przejazd byłaby zgarniana z konta. Albo nawet od razu, no nie wiem, przy wejściu to może nie, bo by oskamował i pojechał. Ale może coś takiego zrobić. Ewentualnie w gestii wtedy tej osoby, która jeździ, byłoby na przykład danie napiwku, nie? Że mógłbym dać napiwek na przykład 1000 zł. I jednocześnie można byłoby ocenić jakąś łapkę w górę, w dół kierowcę. Ciekawe by to było jakiś taki system. 1000 zł napiwku dajesz? No tak mówię już o tym, no że wiesz, to gościu zapraszam do mnie w takim razie. Myślę sobie, że jakiś taki napiwek największy też, żeby nie było, że dało radę 1000 zł zrobić, że nie było defraudacji pieniędzy jakiś, nie? Że po prostu ludzie wsiadają i ja na przykład ziomkowi daję 220 tysięcy w tym momencie, nie? Mhm. Za przejazd, żeby nie można było przerzucać pieniędzy między kontami w ten sposób, nie? Ciekawe by było w sumie, ciekawi mnie, czy można byłoby coś takiego zrobić. Także ten pomysł macie za darmo, twórcy tej modyfikacji. Możecie śmiało napisać właśnie, odezwać się, czy dałoby radę coś takiego zrobić. Fajnie by było, nie powiem, że nie. No tak, jedziemy, proszę bardzo. Dojeżdżamy.
No tylko nie wiem, czy pani muszę z parasolką wyjść, że pani nie zmokła czasem, bo ja słyszałem, że pani nie lubi na deszczu chodzić, więc tutaj, oho. A kto lubi chodzić w deszczu? Przyjechałem z Julą, a wracam z Zuzanką, o. Z żadną Zuzanką nie wracasz, wracasz ze mną. Dobra, jedziemy. Na Sęczkowo, gdzie pani ma? A ja nie mam na Sęczkowo. A, no dlatego pytam, gdzie pani ma? Nie, na Sęczkowo 1. O, ja mam na Sęczkowo 3, to dobrze się złożyło. O. To gdzie powinniśmy teraz jechać? W prawo. No to nie jedziemy w prawo. Albo prosto, też jest taka opcja. Jedziemy prosto w takim razie. A co? Niech ja nie będzie. Nie jestem kierowcą. Nie wiem. No ja wiem, to pani płaci ten napiwek. Pani mówiła, że 1000 to mało na piwku, no to ja liczę, że zamiast 500 zł za przejazd to 1000 napiwek jeszcze wyniesie. No to liczy to pan może, ale... Oho! Czy się pan nie przeliczy? Ty, ale cwaniak! A ty też nie lepszy! Ale no, większy cwaniak! Kiedy cwaniak trafia na... O, żeś ty! No, o, zdecydowanie kurczę, nie będzie pieczone. Na piwku za taką jazdę. Ała, ała, ała! Ło! Moje... I to jest w ogóle, to jest ten moment, kiedy kurczę, jak poślizg wpada, ten samochód jest jakiś naprawdę nadsterowny. Ale ten system jazdy z biegami zmienianymi to mnie dobija w takich sytuacjach, szczerze. O, ja mam tu. Bo nic nie zrobię za bardzo. No to ja mam tu. Wysiadaj. I tak jest przejazd zamknięty kolejowy. Więc mogę chwilę poczekać równie dobrze tutaj. Dobra, zapraszam. Uwaga. Szybko, biegnę tak szybko jak potrafię. Tuptać tymi nóżkami, jestem, poproszę. Jestem, siadłam do tyłu. Dobra, ja mam chyba tutaj. Aha, no to daleko w sumie nie miałeś. No tak, to prawda. No co, wysiąść z parasolem dla królewicza, żeby królewicz nie smukł? Tak. No i proszę bardzo, o proszę, z parasolem. Hop, hop. Dobra, i idziemy teraz. Proszę, idziemy, no proszę, proszę. No to proszę. Proszę. Ja nie wiem, tu idziemy, tak? No tu? Po proszę, trzy, proszę, no tak. Proszę. No o, idziemy proszę, po całą proszę, klatkę. Proszę. No proszę, idziemy, proszę, tak. Po proszę, całą tu klatkę. Z parasolem, tak, 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 o. Dobra. Już? Oho. No i teraz a wejdziesz smokniesz, tutaj na chwilę? Na górę? Tak. Po tej barierce. Okej. Okay. No. Lubię. Za trudne! Za trudne się wylosowało! Za trudne, powyżej umiejętności! Nie no, patrz, barierka. Utkłam! Idziesz po barierce i dajesz spację i do przodu. No. Wiem, że trzeba, tak, ale mi nie wychodzi. Tak o, i hop, no widzisz? I bo za blisko jesteś, murku. To co, tu? O, blisko, już, byłam... już było blisko. O, prawie. No, wskocz. O, o! Dobra, i teraz stój. No, stoję. Czekaj, a stań do tyłu trochę, nie, dobrze, no i super. Dzięki za podsadzkę w takim razie. Na daszek. A ja? Ja też chcę! Nie odjeżdżaj! Kurde, ręczny zaciągnięty. W ostatniej sekundzie. No dobra, proszę państwa, w takim razie, jak się tu przylepa przykleiła do mnie, to w tym odcinku myślę... Zostałam zaproszona, że, nie przylepiłam się. Że to było na tyle w takim razie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko! Pa, pa!